Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za przybycie, dziękuję organizatorom. Ja będę mówić o homeopatii klasycznej i pokażę, jaka ona jest właśnie holistycznie. Jest to medycyna holistyczna i medycyna informacyjna i na podstawie przypadku będę się starała Państwu to wyjaśnić. Jak Państwo sądzicie, czy jest możliwe wyleczenie za pomocą jednego leku, jednej substancji, takich chorób jak depresja, zaparcia, słaba pamięć, bielactwo, łysienie plackowate, słabe włosy generalnie, tiki, nieśmiałość? Czy w ogóle myślicie Państwo, że homeopatia jest w stanie poradzić sobie z którąkolwiek z tych chorób? Tak. Nie pytam homeopatów. Pytam Państwo, którzy mało wiecie albo prawie w ogóle nie wiecie nic o homeopatii. Czy to się wydaje możliwe? Granulki, które są tylko informacją, gdzie nie ma żadnych fizycznych cząsteczek substancji pierwotnej. Proszę Państwa, to są choroby, z którymi przyszła jedna pacjentka. I jeden lek homeopatyczny, akurat tutaj z pióra kakadu żółto-czubej, bo wiemy teraz z nowoczesnej homeopatii, że możemy mieć leki z królestwa zwierząt, roślin i minerałów i że pacjent potrzebuje jednego leku, dokładnie tego, a nie innego, żeby zadziałał jak klucz do zamka, do najgłębszej warstwy dotarł, do przyczyny choroby i tylko ten, a nie inny go uleczy. I to jest pacjentka, która miała te 7 dolegliwości głównych i już jest w 5-letniej obserwacji. Ja nagrywam wideokontrolę po roku, po 3 latach, po 5 latach, bo dopiero od 5 lat nagrywam. Może za 10-20 lat będę miała kolejne, następne wizyty kontrolne. Ale tutaj nie ma żadnej z tych dolegliwości, to jest jeden lek. W homeopatii klasycznej się nic nie zmieniło. Dobieramy jeden lek do najgłębszej warstwy pacjenta, takiej w podświadomości, w energii, we wrażliwości. Mamy różne narzędzia, korzystamy ze snów. No, ten wywiad przypomina bardziej wywiad taki psychoterapeutyczny niż taki zwykły lekarski. Musimy dojść do przyczyny choroby, która tkwi w podświadomości. I pokażę Państwu na podstawie innego przypadku, który jest takim sprzed prawie 20 lat i dalej ta pacjentka jest zdrowa, ale widać to, że w homeopatii, co odkryto, że choroba jest złudzeniem i lek homeopatyczny jest tylko informacją, która to złudzenie likwiduje, powodując, że ustępują wszystkie choroby fizyczne i psychiczne. I ten lek działa, powinien najczęściej do końca życia, na wszystko, jakby u tego pacjenta. Wyjątkiem jest taka urazy, gdzie mamy apteczkę urazową, homeopatyczną, jak arnika i tak dalej. I wyjątkiem są drugim epidemie, gdzie dobieramy do epidemii jeden lek, i wszyscy, bo wszyscy mają te same objawy i jeden lek zadziałał każdego w epidemii, tak jak w Hiszpance. I pokażę też na tym przypadku, czym jest homeopsychoterapia. Czyli jeżeli lek homeopatyczny jest tylko informacją, która likwiduje złudzenie, to znaczy, że ja mogę zastosować informację, słowo pokazujące to złudzenie, obalające to złudzenie i to powinna być taka sama reakcja. I tak się dzieje. Nie musimy podać leku homeopatycznego, możemy pokazać pacjentowi to jego złudzenie, czyli dotrzeć do sedna tej choroby i wszystkie dolegliwości ustępują. Zobaczycie Państwo też, jak się wiąże homeopatia z epigenetyką. Bo i tak samo jak w totalnej biologii, czy w ustawieniach systemowych według Berta Hellingera, widzimy, że przyczyna choroby może być związana z jakąś traumą u przodków, albo z traumą, którą jakąś traumą przeżytą podczas, no, w łonie matki. Ta studentka przyjechała z mamą, jej główną dolegliwością była astma, w wywiadzie była kamica nerkowa, powiedziała, że no, rozpuściła sama sobie te kamienie kiedyś piwem, dużą ilością piwa, a miała te kamienie, powiedziała sama ta pacjentka, miała te kamienie nerkowe dlatego, że bardzo rzadko oddawała mocz. Przed wyjściem z domu rano i dopiero jak wróciła do domu, na przykład o 20-21. Ale nawet jak była w domu, to też bardzo rzadkie było to oddawanie moczu. Zaparcia miała od urodzenia i koszmary senne. To były takie najważniejsze dolegliwości. Te koszmary senne były przynajmniej raz w tygodniu, odkąd pamięta. Kilkanaście razy był sen o świnioludziach, śniły jej się świńskie ryje, czuła zapach świń, mówiła, że są jak żołnierze, mają noże, wyciągają ją z domu, z łóżka, przywiązują do drzewa, chcą ją zabić. On mówi, że nie walczy, nie ucieka. Inny sen, matka woła ją,
tak w klasie, w szkole, do szkoły, przyszła do klasy, podchodzi dziewczyna do drzwi i matka wbija mi nóż w plecy. I wtedy ta dziewczyna mówi, mamo, dlaczego mi to zrobiłaś? A mama siedziała w czasie wywiadu obok i widziałam, że to jest bardzo dobra relacja z tą mamą, widziałam, że jest bardzo dobra rodzina. Inny sen. Dźgam nożem mężczyznę. Czuję obojętność, ciekawość. Inny sen. Mężczyzna dźga mnie nożem i rzuca na ciała zdechłych świń i znowu czuła ten smród. Czuję, jak wypływa ze mnie krew, robi się coraz zimniej. I takie sny miała, odkąd pamięta, i tych snów było jeszcze więcej tego typu. I kiedy tak po 2 godzinach wywiadu, zbierając te wszystkie objawy fizyczne, psychiczne, nie widziałam żadnego wspólnego mianownika, jakiegoś klucza, który łączy je wszystkie. To tak jakbyśmy te puzzle zbierali razem i tworzyły obraz, czyli obraz jednego leku. Tutaj jakby nie widziałam wspólnego mianownika. Zapytałam jeszcze dziewczyny, czy ma jakieś hobby, bo te hobby w homeopatii, w wywiadzie homeopatycznym też są bardzo ważne. Powiedziała, no piszę wiersze. Zapytałam, a jakie, o jakiej tematyce? Takie, no normalne, o życiu powiedziała. Mówi, może mogę pani napisać jeden. No poprosiłam, żeby napisała. I kiedy ona pisała ten wiersz, zwróciłam się do matki, zapytałam, czy coś się wydarzyło wydarzyło w czasie ciąży. Mama powiedziała, nie, w czasie ciąży, no nie, ale w czasie porodu. Już było duże rozwarcie, ale jeszcze poprosiłam, żebym mogła sama iść do toalety. I kiedy oddawałam mocz, napadła na mnie i zaczęła mnie dusić kobieta z manią połogową. Nie zamknęłam się po prostu w kabinie. I mama mówi, nie wiedziałam, że dziecko w brzuchu, w łonie może się tak ruszać, takie gwałtowne ruchy mogą być. No odratowali, położyli, czekali na poród, ale poród się zatrzymał. Po 3 dniach zrobili cesarkę. Stwierdzili, że dziecko musiało być owinięte pępowiną, ponieważ było takie ospałe ciągle, śpiące. I to trwało wiele tygodni. I dziewczyna miała, jak mówiłam, już te zaparcie od urodzenia. I w tym momencie, kiedy usłyszałam tą historię, wszystkie jej objawy dziewczyny, jej sny, wszystkie objawy fizyczne, psychiczne, wszystko mi się połączyło w jedną całość. Wiedziałam, że ta trauma jest z tym powiązana, jest przyczyną tej choroby. I w homeopatii dużo leków wiemy, z jaką traumą, jaki lek homeopatyczny jest powiązany. Jakby z tej traumy wynikają inne lęki, odczucia, sny, dolegliwości. I wytłumaczyłam wtedy dziewczynie, nie wiedziałam jeszcze jaki to jest lek, nie szukałam go po objawach, wiedziałam, że do niego dojdę, ale wtedy chciałam po raz pierwszy zastosować homeopsychoterapię odkrytą przez doktora Sankarana z Indii. Przez 2 godziny tłumaczyłam pacjentce, jakie jest jej złudzenie, że wszystkie dolegliwości wynikają z tej traumy i że choroba, objawy wszystkie nasze chorobowe mają nas chronić tak naprawdę i służyć przy życiu. To tak jak krowa zje jakąś trującą roślinę, zatruje się, ale jej potem cielak czy w kolejnych pokoleniach, skąd te krowy kolejne wiedzą, że ta roślina jest trująca i ją omijają. To są nasze takie biologiczne mechanizmy i to samo się dzieje właśnie z traumami. I jak Państwo myślicie, jakie to jest złudzenie? To tak jakbyśmy się rodzili z takimi okularami czarnymi i nie widzieli tak naprawdę rzeczywistości. Lek homeopatyczny robi tylko to, że przywraca nas do rzeczywistości tu i teraz. Są pacjenci, którzy żyją tak jakby wojna się nie skończyła. Prawda? Ciągle w lęku, ciągle podskakują, kiedy na przykład jakieś kroki słyszą za drzwiami. Ich złudzenie może być, że jest wojna. Tutaj mamy do czynienia z pewnym rodzajem wojny, nie takim jak była II wojna światowa, tylko z taką wojną, najgorszym typem wojny, gdzie każdy może wbić mi nóż w plecy, nawet się nie spodziewam tego, na przykład będąc w toalecie, że nawet mi, czy tej matce adrenalina nie poszła do góry. Zgadzacie się? Kiedy wpadła ta kobieta z tą manią połogową i zaczęła ją dusić, nie było wcześniej nawet przestrachu, wcześniej ta adrenalina nie podskoczyła, nie pojawił się lęk,
Czyli tak samo jak w tych snach. Mama mnie woła, wywołuje z klasy, ja podchodzę, mama mi wbija nóż w plecy. Mamo, czemu mi to zrobiłaś? Czyli jaki to jest typ wojny? Znacie Państwo taki typ wojny najgorszy? Domo. Jaka to jest wojna? Domowa. Wojna domowa, tak? Najgorszy typ wojny, gdzie nie spodziewamy się nawet przez moment, że coś może nam się stać od strony bliskiego, albo w takim miejscu, gdzie wydawałoby się bezpieczne. Czyli jej podstawowym złudzeniem było: rodzisz się w czasach, w świecie, w kraju, gdzie panuje wojna domowa. I teraz, żeby przeżyć, musisz być bardzo czujna, odważna, cały jej charakter, jej cechy charakteru na to wskazywały. Ta astma, która jest nadwrażliwością na czynniki, które normalnie nie szkodzą, taką czujnością, nadwrażliwością na czynniki normalnie nieszkodzące, nadreaktywnością taką organizmu. To, że miała te kamienie nerkowe, ponieważ bardzo rzadko oddawała mocz, czyli podświadomy przekaz był taki, no toaleta jest niebezpieczna, tak? Im rzadziej będziesz tam uczęszczać, tym lepiej, jest większa szansa na twoje przeżycie. To samo z zaparciami. W stresie te zaparcia się jej zawsze nasilały. Ona powiedziała, że przed maturą 6 tygodni nie oddawała stolca. I wszystkie ich, ona nagle zobaczyła, ona nagle to zrozumiała. Ja zobaczyłam, jak jej się twarz zmienia. Ja zobaczyłam, że ona coś zaczęła mówić o wierszach, zaczęła zrozumieć swoje wiersze. Ja jeszcze nie czytałam tego wiersza wtedy. Także 2 godziny mi zajęła to homeopsychoterapia, pokazanie jej tego złudzenia, jej reakcji. Ona to zobaczyła. Mimo że znała wcześniej tą sytuację na porodówce, tą traumę matki, nie była jakby tak głęboko świadoma, że nie działało to leczniczo. Leczy nas świadomość tak naprawdę, informacja, a przyczyna choroby jest zawsze niematerialna, jest w energii, w informacji. I tutaj jest jakby tą przyczyną choroby jest ta trauma i tak jakbyśmy się zablokowali na jakiejś energii, informacji. I lek homeopatyczny to tylko odblokowuje. Tu jest właśnie ta wojna domowa pokazana. Tym lekiem jest opium. Co robi opium? Jeszcze tu pokażę rubryki. Mamy takie programy komputerowe, gdzie pozwalają nam znaleźć lek. Nie musimy nawet znać tej traumy. Nie musimy nic wiedzieć o tej traumie, którą przeżyła matka, bo może do nas przyjść wnuczka czy prawnuczka tej pacjentki i ona też może wymagać tego leku, też będzie w tym stanie opium. Ale jeżeli zobaczymy, usłyszymy o snach, wojna domowa, tutaj mamy to w snach, u niej to było złudzenie, ponieważ w homeopatii złudzenia i sny traktujemy jednakowo. To jest taki program komputerowy, który po prostu używamy do repertoryzacji, do szukania leku. Nazywa się radar. I mamy złudzenie, że każdy wokół niego jest mordercą. 2 leki tylko mamy, plumbum i opium w tej rubryce. Czy te złudzenia w homeopatii zawsze są najważniejsze, stan psychiczny, sny, w ten sposób najszybciej dojdziemy do właściwego leku. I kiedy pacjentka odjechała już po tych 5 godzinach, po tych 5 godzinach, siadłam do biurka i spojrzałam na ten wiersz, który, jak pacjentka mówiła, że jest to wiersz o życiu, bo pisze takie zwykłe wiersze o życiu i ciarki mi przeszły po plecach. Tytuł był Memento Mori, czyli pamiętaj, że umrzesz. I pierwsze 2 linijki, śnił mi się lęk przerażający, z morderczej ręki człowiek konający. I cała reszta wiersza była w tym stylu i wszystkie jej wiersze, które mi później przysłała i publikowałam je, ten przypadek i te wiersze kolejne w homeopatii praktycznej, te kilkanaście lat temu, wszystkie były w tym stylu. I ona dopiero, nie wiedziałam o czym mówi, jak wychodziła i zaczęła o tym mówić, o swoich wierszach, że nagle je rozumie. Ona była jakby przebudzona, jakby jej się oczy otworzyły i dopiero zobaczyła swoje wiersze. Tak głęboko możemy być w tych złudzeniach, nie widzieć rzeczywistości. Lekiem, który później dostała, ta homeopsychoterapia, ona działała 2-3 miesiące. Później zaczęło jej lekko wracać. Od pierwszego dnia nie miała żadnych objawów, ani astmy, ani zaparć, ani tych snów koszmarnych.
I później zaczęły takie lekkie koszmary wracać. Była świadkiem w śnie, że jakiś mężczyzna zabija koleżankę, ale już jej nie dotyczyły te morderstwa. Bezpośrednio i pytała się, dzwoniła, czy już może zażyć to opium, czy już może sobie wziąć ten lek homeopatyczny. Ja ją trochę to przeciągałam, bo chciałam zobaczyć, jak długo ta homeopsychoterapia może zadziałać. No i w końcu no, ona miała ten lek w domu, bo już jej pierwszego dnia jakby powiedziałam, jaki to jest lek, jaki ma sobie kupić, ale prosiłam, żeby na razie go nie zażywać. W takim stresie dużym, w zagrożeniu życia, w dużym bólu wydzielają się w naszych ciałach endorfiny. Są to endogenne opioidy, a lek jest jej opium, tak, homeopatyczny. Wytwarzane przez mózg agoniści receptorów opioidowych, wytwarzane przy silnym stresie bólu. Ich zadaniem jest zniesienie bólu, uczucie błogostanu. To tak jakby mechanizm taki ewolucyjny zawsze ma na celu przetrwanie, tak, jego zadanie. I taka zebra czy antylopa zaatakowana przez lwa, no też się wydzielą te endorfiny i ona będzie znieczulona. I potem taka, nie wiem czy widzieli Państwo takie filmiki, no są przyrodnicze, że jakaś antylopa już jest upolowana i ten lew zaczyna sobie tak koło niej chodzić, już odpoczywa po tym wysiłku upolowania jej. Ona wydaje się martwa, nawet jak zwierzę zanurzy kły w jej ciele, to ona nie drgnie, bo ona jest tak jakby znieczulona totalnie tymi endorfinami, tak jak pod wpływem morfiny by była, tak? Czyli znieczulona, uśpiona i nie drgnie i się wydaje martwa. Tak samo jak ci żołnierze na tym polu walki, gdzie widzicie ten, no tą grafikę, też mogli jakby udawać, czy w tym znieczuleniu, w stanie opium, być jak uśpieni i przeżyć dzięki temu, bo inni żołnierze, którzy przychodzili i dobijali bagnetami tych, którzy jeszcze żyli, to nie zostali zabijani, ponieważ byli w tym stanie opium, po prostu tego znieczulenia i rzeczywiście wydawali się martwi. I taka antylopa nagle potrafi się ocknąć, nagle zerwać i uciec. Tak? Ale jest to możliwe tylko dlatego, że jakby symuluje nieświadomie, czy jej ciało dzięki temu znieczuleniu wywołuje ten stan takiej tej śpiączki, może naprawdę tak jakby zasnąć i żadne tam kły nie spowodują, że ona drgnie. Wydaje się martwa i wtedy może uciec za chwilę. Tutaj mam, chciałam Państwu pokazać inny program homeopatyczny do repertoryzacji, czyli do analizy homeopatycznej. To jest lek opium. Sam umysł, rubryki, czyli objawy z mind, mamy 1500 prawie rubryk. To są tysiące i to z każdego działu. Ucho, oko, usta, zęby, gardło. Mamy, w homeopatii mamy opisane dokładnie, jak jest dokładnie poznany lek od 150-200 lat. Ma kilka tysięcy objawów w sumie, fizycznych, psychicznych. To jest ta holistyka, tak? My całościowo będzie nam się wszystko zgadzać. Każdy jeden objaw, który pacjent poda, fizyczny, psychiczny, sen, osad w moczu, kolor moczu, obojętnie, rodzaj bólu głowy, bólu kolana, wszystko jedno, zawsze będzie wskazywał na jego lek, obojętnie z której strony. Tutaj mamy dalej żołądek, brzuch, kaszel, wydzielina, klatka piersiowa, układ moczowy. Mamy po prostu tysiące objawów przy jednym leku i takie programy homeopatyczne pozwalają nam czasami po właśnie objawach fizycznych nie musimy znać tej całej historii, czy jakiejś tam historii traum przodków, bo pacjent może o nich nie wiedzieć zwyczajnie. Wystarczy, że spytamy o sny, o odczucia, o jego objawy fizyczne i tak nam się pojawi w analizie ten lek. Tu mamy dalej radar, ten program homeopatyczny. I mamy tak, sny o byciu dźgniętym nożem, 12 leków. I tu na pierwszym miejscu macie opium, tak? Pokrywa wszystkie te objawy. Mamy złudzenie, że widzi żołnierzy, a złudzenia i sny to jest to samo, tak? Czyli mogłam wziąć złudzenie albo sny. Złudzenie, że ludzie chcą na nim wykonać egzekucję. Dwa leki tylko, opium jakiś tam jeszcze, nie wiem. Potem złudzenie, że będzie zamordowany. 31 leków. To było w snach. Dalej mamy z rubryk umysłowych. Dolegliwości z powodu przestrachu, kiedy się było świadkiem wypadku. I to było tak, jakby to dziecko było też w łonie matki,
świadkiem tego wypadku, tak? Ono było jakby w tym. Mamy dwa leki wtedy, nie, trzy leki, przepraszam. Opium akonitum. Akonitum pomoże, jeżeli ktoś jest świadkiem wypadku, na przykład taki był pacjentka, która machała mężowi przez okno, szedł do pracy i na jej oczach samochód go przejechał i ona przez 5 lat kolejnych nie wychodziła z domu. Miała takie lęki i ten akonitum właśnie pomógł, na drugi dzień wyszła z domu, normalnie funkcjonowała już. Następnie to mamy dolegliwości z powodu przestrachu u dzieci. Dwa leki tylko i jest tu opium. Dolegliwości z powodu starego przestrachu. Co to znaczy? Że utrzymują się dolegliwości po szoku, po przestrachu miesiące czy lata. I to też mamy tutaj ten przypadek, prawda? Bo ten strach był, jak ona była w łonie matki, a przyszła, jak miała 20 kilka lat. Potem zobaczcie, mamy fizyczny objaw, już nie umysł, ale z działu jakby układu płciowego, gwałtowne ruchy płodu. 9 leków. Pamiętacie, jak ta matka była duszona, że to dziecko się tak bardzo gwałtownie ruszało? Potem mamy zaparcia u dzieci, u noworodków, tylko 8 leków. Jak słyszymy taki rzadki objaw, to wiemy, że my szybko znajdziemy lek dla pacjenta, bo ja już nie szukam w tym momencie jednego leku z 10 tysięcy leków, tylko wiem, że mam 8 leków i ja tylko muszę jeszcze zobaczyć tą holistykę, właśnie tą całość, który z nich pokrywa całość pacjenta, czyli wszystko, całą jego wrażliwość, psychikę, inne rzeczy, inne objawy. I ten jeden z 8 leków, tak? I już będę miała dla niego ten jeden lek, który wyleczy mu i psychikę, i ciało, wszystkie objawy i będzie działał wiele lat, może nawet do końca życia. Mamy rubrykę, gdzie jest tylko jeden lek, właśnie opium, zaparcia po przestrachu. Dziecko się przestraszyło, tak? Pies wyszedł, wyskoczył nagle i matka powie, od tego czasu dziecko ma zaparcia. I to może trwać miesiącami, latami. I ten lek homeopatyczny opium wyleczy go w jedną godzinę z tych zaparć. Później mamy poród, dolegliwość z powodu porodu, przedwczesny poród z powodu przestrachu. Jedyny lek, opium. Czyli jeżeli kobieta w ciąży przestraszyłaby się czegoś, czy właśnie jakiś wypadek by nastąpił i byłby taki nagły przestrach i zacząłby się przedwczesny poród, to my tym lekiem homeopatycznym opium możemy powstrzymać ten przedwczesny poród i uratować no, to dziecko, tak? Tą ciążę. Tutaj mamy... jeszcze podstawowa zasada homeopatii jest taka, że podobne należy leczyć podobnym. Może łatwo to zrozumieć na leku z pszczoły, Apis mellifica. Używamy go często jako takiego małego leku, gdzie każdy lek homeopatyczny może mieć swoje złudzenia, swoje traumy w tle, swoje sny, lęki itd. Ale Apis mellifica, czyli lek z pszczoły, używamy w takiej apteczce pierwszej pomocy domowej, kiedy urządzi nas pszczoła, osa, szerszeń, jakaś zbłąkol skrzydłych i u osób z mniejszym objawy tego urządzenia, a u osób, które były uczulone i miały wcześniej całą kończynę górną czy dolną, całą obrzękniętą przez kilka tygodni, to mówili, że jeżeli od razu zażyją, bo już mają ten lek przy sobie, C200 najlepiej, to mieli przez kilka dni tylko malutki obrzęk w tym miejscu urządzenia. Także to może być lek, który ratuje życie osobom uczulonym po prostu na jad błonkoskrzydłych. I teraz, jeżeli tak jakby leczymy podobnym, czyli jeżeli urządziła mnie pszczoła, to ja, osa, to ja mogę dać lek z pszczoły i zadziała, tak? I teraz, dlaczego to opium? To dziecko w łonie matki było jakby zalane tymi endorfinami, tak? Tymi naturalnymi opioidami, jakby zalane. Matka musiała być znieczulona, bo nastąpiło jakby próba morderstwa i u matki wydzieliły się w mózgu w nadmiarze te opioidy mające ją na celu jakby znieczulić. Tak jak jesteśmy ssakami, tak? I nasze ten gadzi mózg i wszystkie nasze takie struktury najbardziej takie dawne, tak? Mające zapewnić nam po prostu przetrwanie. No tak reagują, tak? No, powodują, że wydzielą się takie hormony i mimo, że my nie musimy, nie wiem, nagle udawać martwej, ale chociaż może, jeżeli ktoś może dzięki temu ją, nie wiem, ta, która ją dusiła,
przestała ją dusić, bo ona omdlała, jakby była martwa. A może faktycznie to był taki tutaj mechanizm i mogło uratować jej życie. W każdym razie wydzieliły się w nadmiarze te opioidy, znieczuliły matkę, ale znieczuliły też dziecko. To tak jakby to dziecko dostało no zatrute tymi hormonami matki, tak, w nadmiarze. I urodziło się właśnie takie senne, ospałe i z zaparciami, bo było w stanie opium i ten noworodek powinien dostać opium. I ta dziewczyna nie miałaby tych zaparć przez te kolejne 20 lat i tej astmy, i tej tamicy nerkowej. Nie byłoby takie ospałe to dziecko przez ileś miesięcy pierwsze. Lek wtedy by zadziałał. Też na porodówkach w Niemczech, gdzie homeopaci konsultują, doktor Sigrid Kruse z Monachium opowiadała nam, jak była na wykładzie w Poznaniu, że kiedy trafiały rodzące, młode matki, narkomanki, to często te dzieci miały jakieś problemy, kolki, tak jakby miały stan z odstawienia, tak? Bo matka brała w ciąży morfinę i to dziecko, które się rodziło, ono miało duże problemy. Cały czas krzyczały, płakały, jakieś bóle brzucha, tak jakby miały stan z odstawienia, po prostu bardzo cierpiały. I wtedy ten lek homeopatyczny też natychmiast przerywał, natychmiast powodował, że znikały wszystkie dolegliwości u tego noworodka. I też, dlaczego te zaparcia? Ponieważ, nie wiem, czy Państwo wiecie, że lek taki chemiczny, morfina, która jest dawana na przykład na oddziałach paliatywnych pacjentom z nowotworem, która ma uśmierzyć ból, jej efekt jakby uboczny są zaparcia, tak? Czyli jakby opioidy powodują zaparcia, a w homeopatii mamy zasady podobne, leczy podobne. Czyli jeżeli i też jako taki mały lek, opium jest stosowany na takich oddziałach paliatywnych, żeby usunąć te skutki uboczne morfiny, czyli zlikwidować zaparcia u tych pacjentów onkologicznych. Ale tutaj, zobaczcie, pacjentka w stanie opium, rodząc się, ten noworodek, miała te zaparcia od urodzenia. I ten lek homeopatyczny opium by je wyleczył tak samo. Skąd czerpiemy wiedzę o lekach homeopatycznych? Z toksykologii, czyli taka wiedza dostępna od tysięcy lat na temat trucizn. Czyli no wiemy, jak się zachowuje człowiek, czy jak czuje człowiek, jakie ma objawy fizyczne, psychiczne po zażywaniu opium na przykład, tak? Czy po przedawkowaniu i tak dalej. Czyli to wszystko się jakby przez 250 lat zbierało się, ta informacja, ta wiedza, ona, no te książki homeopatyczne po prostu rosły, stawały się coraz grubsze i już były za ciężkie, żeby z nich korzystać. Na szczęście pojawiły się te programy komputerowe, gdzie te 10 tysięcy ponad leków, gdzie większość ma około 10-20 tysięcy objawów, jesteśmy w stanie z tych narzędzi korzystać teraz. Nie trzeba się tego niczego uczyć już teraz na pamięć, ani wertować całymi dniami, szukając w jednej książce leku jakiegoś.